Szczęść Boże. Szczęść Boże. Spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym, aby porozmawiać z księdzem doktorem Przemysławem Solarskim. Chciałem zapytać, gdzie na co dzień ksiądz posługuje? Na co dzień pracuję w Warszawie, w inspektoracie, czyli w naszej kurii prowincjalnej, można powiedzieć, przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego. I czym na co dzień ksiądz zajmuje się? Jakie są księdza obowiązki? Jak wygląda taki typowy dzień czy tydzień? Znaczy, moje obowiązki teraz są takie bardziej urzędowe z racji funkcji, więc głównie jako zastępca prowincjała zajmuję się takimi sprawami właśnie urzędowymi, reprezentacyjnymi, dyscyplinarnymi, tego typu rzeczy. Zatem odpowiadam za formację, czyli naszych młodych współbraci, którzy przychodzą do zgromadzenia i się formują. Też za tak zwaną formację ciągłą, czyli współbraci starszych, na przykład rekolekcje czy jakieś dni skupienia. Jestem rzecznikiem prasowym naszej prowincji i mam wykłady w Krakowie, w seminarium naszym salezjańskim. Czyli rzeczywiście tych zajęć jest bardzo dużo. A dlaczego akurat Salezjanie, a nie jakiś inny zakon? Czy Salezjanów wybrałem przede wszystkim dlatego, że spodobała mi się idea pracy z młodzieżą, dla dobra młodzieży, dla ich zbawienia. Tak poznałem Salezjanów i to jakoś mi się spodobało. Tak poczułem, że to jest moje powołanie. A kiedy ksiądz poczuł, że rzeczywiście chce wstąpić do seminarium, chce iść do zakonu? Znaczy, o samym byciu księdzem to myślałem już od dziecka. Potem trochę mi się zmieniło, chciałem iść na medycynę. A gdzieś tam w liceum, jak byłem, poznałem Salezjanów trochę przez przypadek. Można powiedzieć, no, mówię, że nie ma przypadków, że Pan Bóg jakoś tam kieruje wszystkim. W jakiejś tam świeckiej gazecie wyczytałem, że są tacy Salezjanie i napisałem do nich, tak nawiązałem kontakt, raz czy drugi pojechałem, spotkałem się, byłem na jakichś akcjach wakacyjnych z Salezjanami. No i zapragnąłem wstąpić. Bo tak poznając Salezjanów, poznając też księdza Bosko, bo jakby potem zaproponowali mi lekturę, życiorys księdza Bosko i jakby poznając też księdza Bosko, tak poczułem, że to jest moje. Rozumiem. A ile lat trzeba kształcić się, aby zostać Salezjaninem? U nas to sporo, bo formacja trwa, taka do kapłaństwa, trwa przynajmniej 9 lat. Bo jest nowicjat, jest to studia seminaryjne, ale jest też jeszcze w międzyczasie 2 lata tak zwanej asystencji, czyli praktyki takiej wychowawczo-duszpasterskiej na różnych placówkach. Trochę inna formacja jest braci zakonnych, ale ona też czasowo dużo nie odbiega, więc to jest trochę czasu, żeby się uformować. Rozumiem, rzeczywiście jest to dość długi okres. Zadam też takie pytanie, ilu w Polsce i na świecie jest Salezjan? W Polsce jest około 1000, natomiast na świecie jest kilkanaście tysięcy. Także jest dość duży zakon. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś drugi zakon na świecie, jeśli chodzi o liczebność. Rozumiem. A co ksiądz najbardziej lubi w swojej pracy? Najbardziej lubię spotkania z młodzieżą, bo to jest jakby też najbardziej takie bliskie charyzmatowi naszemu. Więc właśnie wszelkie momenty spotkania z młodzieżą, czy to kiedy uczyłem katechezy wcześniej, czy w duszpasterstwie akademickim, jak pracowałem, czy takie spotkania przy okazji akcji wakacyjnych, czy jakiekolwiek inne spotkania, to bardzo lubię i lubię też wykłady w Krakowie, uczę teologii moralnej, więc to jest też taka dziedzina, w której lubię sobie podyskutować z naszymi młodymi współbraćmi. Wspomnieliśmy tutaj przed chwilą również o założycielu Salezjan, o księdzu Janie Bosko. W tym roku mamy 200. rocznicę jego urodzin. Czy w jakiś szczególny sposób Salezjanie świętują tą rocznicę? Czy świętujemy? Oczywiście. Znaczy, świętowanie można powiedzieć, że zaczęło się już od przygotowania w ogóle do tego jubileuszu 200-lecia urodzin księdza Bosko. To było przygotowanie takie przez jakby poznawanie i pogłębianie charyzmatu. Poznawaliśmy jeszcze jakby na nowo życiorys księdza Bosko, jego pedagogię, jego duchowość. Natomiast jakby już teraz te bardziej związane już z samym rokiem jubileuszowym, były różne oczywiście spotkania, były spotkania wszystkich Salezjanów w Polsce, całej rodziny salezjańskiej, do której należy na całym świecie 30 grup różnych.
Były spotkania takie z młodzieży, też ogólnopolskie. Są w poszczególnych prowincjach, bo mamy 4 prowincje w Polsce, więc w poszczególnych prowincjach też mamy różne takie spotkania, gdzie są no właśnie różne uroczystości, Eucharystia i uroczystości takie też i rozrywkowe, różne rzeczy, które no, żeby jak najlepiej uczcić i pamiętać o tym dniu. Była wcześniej peregrynacja relikwii księdza Bosko, która też jakby była taki na takim etapie przygotowania tych uroczystości. I są oczywiście centralne uroczystości w Turynie, na Waldocco, gdzie jest dom macierzysty, gdzie to wszystko się zaczęło, całe dzieło księdza Bosko. Ksiądz pochodzi tutaj z Tarnobrzega, z naszej parafii i przyjechał na urlop. Chciałem zapytać, czy prawa zakonne regulują, tak? Ile księdzu przysługuje urlopu, na jak długo może przyjechać do rodziców i odpocząć? Czy prawo zakonne reguluje, bo przysługuje nam 3 tygodnie urlopu. Oczywiście to nie jest tak, że musimy je wykorzystać. No, mamy taką możliwość wykorzystania 3 tygodni, ale czasami obowiązki nie pozwalają. Ja z racji funkcji trudno mi jest tak 3 tygodnie znaleźć, żeby wyjechać, bo jakby no, z tą funkcją się wiąże to, że są różne sprawy, które na bieżąco trzeba załatwiać, więc ja tak kilka dni przyjechałem do rodziców, no ale to powinno mi wystarczyć. Rozumiem. A jeszcze chciałem zapytać, co ma zrobić młody człowiek, który zastanawia się nad pójściem do właśnie Salezjanów? Jakie kroki powinien uczynić? Dokąd się udać? Z kim się skontaktować? Przede wszystkim to powinien rozeznawać sam, nie? Czy jakby co jest jego powołaniem, jaka jest jego droga. My oczywiście posiadamy też nasze ośrodki powołaniowe. Każda prowincja nasza jest krakowska, pilska, wrocławska i warszawska. Ja akurat należę do warszawskiej. Nasz ośrodek taki młodzieżowo-powołaniowy jest w Czerwińsku nad Wisłą. Są tam osoby odpowiedzialne za właśnie za duszpasterstwo powołań, za nawiązywanie kontaktu i też prowadzenie tych młodych ludzi, którzy no, mają takie pragnienie, żeby wstąpić do zgromadzenia. To jest właśnie związane z różnymi spotkaniami, z jakby z poznawaniem jeszcze charyzmatu i potem oczywiście weryfikacja tego przez niego samego i przez nas, czy to jest rzeczywiście ta droga. Także jeśli są takie osoby, to jak najbardziej zapraszam. Jest to znaczy, piękna droga salezjańska, droga służby młodym ludziom, która będzie zawsze aktualna, dopóki młodzi ludzie będą na świecie. Myślę, że ten charyzmat jest takim charyzmatem, który się nie wyczerpuje. I na koniec chciałem zapytać, czego księdzu życzyć? To życzyć mi wierności, wytrwałości, wierności Panu Bogu, wierności mojemu powołaniu, wierności księdzu Bosko, żebym w tym, co robię, w tym jak żyję, żeby to było zgodne z wolą Bożą, żeby to było właśnie to, do czego Pan Bóg mnie powołał. Bo myślę, że wtedy człowiek szczęśliwie realizuje swoje powołanie, właśnie takie, do jakiego Pan Bóg go powołał. No to właśnie tego życzę i dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.